Dziękuję bardzo, pani marszałek. Wysoka Izbo, to jest kolejna rażąco represyjna i opresyjna ustawa. Kolejna na przykład po ustawie o wspieraniu resocjalizacji nieletnich chociażby, która to ustawa nie ma nic wspólnego ani z wspieraniem, ani z resocjalizacją. Kolejna ustawa, która nie jest poparta rzetelnymi analizami wskazującymi na przykład na niepokojący wzrost przestępczości, który uzasadniałby konieczność zaostrzania represji karnej. Wprost przeciwnie, obserwuje się ostatnio tendencję spadkową tych przestępstw, które według autorów ustawy wymagają zaostrzenia sankcji karnych. I tak na przykład przestępstwa zgwałcenia notują spadek o 33%, wypadki komunikacyjne ze skutkiem śmiertelnym notują spadek o 29%, a przestępstwa zorganizowanych grup przestępczych notują spadek o 40%. Obserwujemy zatem bardzo niepokojącą tendencję legislacyjną rządu PiS przy stanowieniu prawa. Ustawa ta zresztą powtarza w zasadzie treść ustawy, która była przedmiotem obrad w czerwcu 2019 roku. Dotyczyła też zmiany ustawy o kodeksie karnym, a która została uznana za niezgodną z konstytucją w całości. Wysoka Izbo, karanie, represje, opresje, izolacja, wykluczenie, dokręcanie śruby to jakby główne narzędzia rządu PiS w wymierzaniu sprawiedliwości. Chciałabym się skupić tutaj na jednym z przestępstw, na przestępstwie zgwałcenia. Tworzycie typy kwalifikowane przestępstw zgwałcenia, a nie wprowadzacie tego, co jest najważniejsze. Nie wprowadzacie zmiany definicji gwałtu. Z pewnością wiecie, szanowni państwo, panie prokuratorze, panie ministrze, że zobowiązuje nas do tego podpisana i ratyfikowana przez nasz kraj konwencja stambulska. I z pewnością wiecie, że konwencja stambulska definiuje gwałt jako konieczność jako brak zgody. Natomiast w prawie polskim w dalszym ciągu definicja gwałtu oparta jest na wyrażeniu sprzeciwu, co bardzo często łączy się z koniecznością stawiania przez ofiarę czynnego oporu. Gdyby ta definicja gwałtu, która jest zawarta zarówno w raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich, jak i w raporcie Grevio z ubiegłego roku, była wprowadzona do prawa polskiego, byłoby naprawdę o wiele, wiele łatwiej i byłoby prawidłowo. I nie byłoby tylu błędów z interpretacją gwałtu. Dlaczego te zmiany nie są wprowadzone przy okazji tej nowelizacji ustawy o prawie karnym? Dlaczego? Czy dlatego, że w ubiegłym roku minister rodziny ogłosiła, że państwo polskie przygotowuje się do wypowiedzenia konwencji stambulskiej? Czy do tego, że premier odesłał konwencję stambulską do Trybunału Konstytucyjnego celem sprawdzenia zgodności z polską konstytucją? Czy dlatego, że Ordo Iuris przygotowuje alternatywę dla przepisów konwencji stambulskiej nazwanej tak dla rodziny, nie dla gender? Jest przecież w Sejmie gotowy projekt ustawy, który czeka na rozpatrzenie. Dlaczego nie skorzystano z tego rozwiązania? Jeżeli pan prokurator uważa, co stwierdził na posiedzeniu komisji, że definicja gwałtu w polskim prawie jest prawidłowa, czy jest dobra, to co stoi na przeszkodzie, aby uczynić ją jeszcze lepszą? Jaki jest szczególny powód, aby nie wprowadzać tej definicji, nie wprowadzać tej zmiany, aby ta definicja była jeszcze lepsza i nie sprawiała jakichkolwiek innych domysłów? Wobec tego, wobec tych wszystkich zarzutów i uwag, jakie mamy do tej ustawy, popieram wniosek o odrzucenie tej ustawy w całości. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.